może pogadać z ojcami swoich dzieci. Jestem z moją córką, która miała 5 lat, kiedy się rozstałam z jej ojcem. I momentalnie nawet nie było nawet jakiejkolwiek dyskusji na temat jakiejkolwiek innej formy niż nieograniczone kontakty, permanentne, stały, ciągły, dobry, wspaniały kontakt z ojcem. Wymienialiśmy między sobą wszystkie rzeczy, wszystko co dotyczyło nas i po prostu nam to wychodziło. Powiem szczerze, że jest to chyba najcudowniejsza rzecz, jaką można ofiarować dziecku po rozstaniu. Czego dowodem jest moja córka, która tutaj jest, która też powie, mimo że nam ten chłopiec nie chciał, ona 20 lat dojrzewała do tego, żeby zrozumieć to, co powie Państwu teraz sama. Tylko jeszcze tylko jedną taką jedną uwagę, ponieważ mnie się tak cudownie udało to wszystko przejść, to chciałam powiedzieć, że niestety mój partner nie ma tak cudownie, walczymy z sądami, nie widuje syna, dotykamy absurdów. Ja nie mogę tego pojąć, bo ja cały czas myślałam, że to jest tak naturalne, że kobieto, no jesteś matką, bo jestem ojcem tego dziecka, tak? Nie ma innej opcji, nigdy by się nią nie było. I to trzeba tym kobietom mówić i to muszą robić sądy, instytucje. Nie wolno wam, ojcom, odbierać dzieci, po prostu nie wolno. Bo tylko dzięki wam my jesteśmy matkami. I odwrotnie, odwrotnie. Teraz w miesiącu.